Myślę, że tak. Jakby ostatnie wyniki pokazują, że na tym tier 2, tier 3 radzimy sobie całkiem nieźle. I nie ukrywając, odkąd dołączyłem do Sprout z powodu pandemii, tak naprawdę książkowo powinno to wyglądać na zasadzie, że od razu po moim dołączeniu powinniśmy pojechać na bootcamp. Niestety nie mogliśmy i robimy bootcamp dosłownie przed samym turniejem. Właściwie jutro na niego wyjeżdżamy, więc mam nadzieję, że troszeczkę odświeżymy naszą grę pod względem taktycznym i zrobimy kilka nowych rzeczy. I też przygotujemy się stricte pod rywali, bo będziemy też znać nasze grupy i mniej więcej możemy przewidzieć, z kim się zmierzymy w pierwszych meczach. Myślę, że tak. Szczerze mogę odpowiedzieć, że bardzo lubię grać na drużyny teoretycznie lepsze od siebie. Sprawia mi to więcej frajdy i czuję taką większą motywację. I też jeżeli spojrzeć na same moje statystyki, przeciwko lepszym drużynom radzę sobie lepiej niż przeciwko gorszym, co może być troszeczkę takie zaskakujące. Szczerze mówiąc, jestem podekscytowany ze względu na samą rywalizację z najlepszymi drużynami świata, ale no, na pewno brakuje tego elementu lana tak naprawdę, ze względu na to, że w momencie, kiedy wygrywaliśmy Mistrzostwa Niemiec i dostaliśmy tak jakby slot do kwalifikacji do ESL Cologne, jeszcze wtedy wszystko było na papierze, że ma się odbyć lan standardowo. I wtedy ekscytacja na pewno była dużo większa. W momencie, kiedy przeszło to wszystko na internet, troszeczkę nam to spadło, jeżeli chodzi o samą wagę turnieju w kontekście jakby turnieju lanowego. No ale no, takie są czasy, więc tak naprawdę musimy to traktować tak samo poważnie, gdyby to był LAN i na pewno tak będziemy to traktować. Wśród chłopaków z naszych kolegów Niemców można odczuć, że na pewno są dużo bardziej tak jakby nahypowani tym niż ja i Dycha. No, ze względu na to, wiadomo, pewnie byłoby tak samo w przypadku, gdyby to było IM Katowice, tak? I my byśmy grali z Pawłem i oni byliby tak jakby jako niemieccy zawodnicy, tak? To my troszeczkę myślę, że mamy tak samo, ale na pewno chłopaki są bardzo, bardzo nahypowani i bardzo im zależy na tym turnieju, nawet jeśli przez internet. Co do samej organizacji, na pewno też im na tym zależy. Samo to, że dla nich ważne są turnieje krajowe lub te, które w rywalizacji międzykrajowej po Mistrzostwach Niemiec, tak? Gdzie bardzo się cieszyli, gdy je wygraliśmy, więc myślę, że ESL One Cologne jest dla nich równej wagi, a myślę, że nawet dużo większej. Ja z Dychą myślę, że podchodzimy tak jak do każdego innego turnieju. Tak jak mówiłem wcześniej, na pewno będzie to w końcu okazja do rywalizacji z drużynami ze światowego topu, więc mam nadzieję, że pokażemy, na co nas stać i na pewno powalczymy. Ja osobiście jako zawodnik bardziej lubię grać na lanach i sprawia mi to jakby większą frajdę i czuję się też mocniejszy niż przez internet, jeżeli mam być szczery. Co jako całokształt drużyny ciężko mi się wypowiedzieć ze względu na to, że dołączyłem do spraw w momencie pandemii, więc tak naprawdę mogę tylko zaobserwować po tym, jak chłopaki grali wcześniej i można było spojrzeć, że na lanach mieli bardzo dobre wyniki, tak? Na DreamHackach zachodzili bardzo daleko, grali też w Prolidze na lanie, więc dwa sezony temu grali w Prolidze na lanie, więc po ich wynikach można stwierdzić, że im też bardzo gra na lanie pasuje, więc troszeczkę nam to przeszkadza. Myślę, że tak. Tak jak wspomniał jeden ze znanych streamerów, wyzbyłem się strachu, więc mam nadzieję, że uda mi się to udowodnić i pokazać na najbliższym turnieju. Myślę, że tak, ze względu na to, że nasz trening wydaje się być bardziej owocny, bardziej nam wychodzi poprawianie błędów i wdrażanie jakby nowych rzeczy i poprawa tego, co robimy źle. I też na pewno atmosfera w drużynie i to, że jakby wszyscy jesteśmy po jednej stronie kartki, bardzo mi się to podoba, że wszyscy jakby mamy tą samą wizję drużyny i lecimy w tym razem i wspólnie, tak? W Virtus Pro można było odczuć wewnątrz drużyny, że nie wszyscy jesteśmy po jednej stronie jakby barykady i często to było powodem naszych złych wyników, przede wszystkim na internecie. Szczerze nie wiem,
Wydaje mi się, że Mad Lions może powalczyć, aczkolwiek ja nigdy nie byłem zwolenników Internationali w kontekście 4-1 i to mi troszeczkę jakby nie pasuje. Uważam, że International 4-1 nie jest dobrym pomysłem. I nie chodzi tu o już samą stricte grę, ale ogólnie.